Pan jest dyrektorem, zarazem organizatorem podkarpackiego turnieju glazurników szkół budowlanych. Co ma na celu taka impreza? Taka impreza ma na celu zapromować zawody budowlane, również zainteresować uczniów nauką tego zawodu. Uczniowie mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności praktycznych, również jest i sprawdzian teoretyczny na każdych zawodach. Także porównać swoje umiejętności, dokonania z innymi uczniami. Jest zainteresowanie, czy młodzież jest chętna do udziału właśnie w takich zawodach? Do udziału w zawodach młodzież jest chętna, chociaż są różni uczniowie na różnym poziomie, jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe, ale zawsze są uczniowie zainteresowani i my właśnie chcemy takich uczniów mieć w szkole. W każdym zawodzie kształcenia już na etapie rekrutacji podkreślamy to, żeby uczniowie wybierali taki zawód, który go interesuje. Czy branża budowlana, czy branża mechaniczna, informatyczna, fryzjerska, bo takie branże mamy. Od ilu lat już taki turniej jest organizowany? Dzisiaj odbywa się 5. turniej, także od 5 lat organizujemy turniej glazurników, ale również w tym roku weszliśmy jeszcze z jednym turniejem, turniej suchej zabudowy w zakresie robót wykończeniowych. Mamy tu właśnie dość szeroki zakres, bo mamy branżę budowlaną na poziomie szkoły zasadniczej, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa. Ale mamy i branżę mechaniczną, operator obrabiarek skrawających, ślusa z uprawnieniami spawacza, technik, mechanik. Weszliśmy od 2 lat również w taką branżę usługową, to jest monter sieci i urządzeń sanitarnych, czyli tak zwany hydraulik i stolarz. Tam uczniowie, jeżeli chodzi o zajęcia praktyczne, odbywają je u prywatnych pracodawców, czyli jak gdyby poza szkołą nawiązujemy współpracę z takimi firmami. I to na razie układa się dobrze. A czy oprócz takiego właśnie dzisiejszego turnieju glazurników, uczniowie, którzy się kształcą w kierunku budowlanym, jeszcze w ciągu roku mają podobne turnieje organizowane? W tym roku również szkoła w Krośnie, zespół szkół w Krośnie, myślę, że wziął z nas przykład i w miesiącu lutym albo marcu zorganizowali konkurs z zakresu ociepleń. Także nasi uczniowie też tam jeździli, no i cieszymy się bardzo, że no po prostu to się zaczyna rozwijać i to zainteresowanie po prostu jest większe. Reprezentuję dział marketingu firmy Greenplast. Firmy, która od 20 lat funkcjonuje na polskim rynku w oparciu wyłącznie o polski kapitał. Właśnie w tym roku celebrujemy 20-lecie istnienia. Firma ma w swojej ofercie ponad 150 produktów, w tym również kleje do płytek, które podczas dzisiejszego wydarzenia są używane przez uczniów. Od 5 lat obejmujemy patronatem podkarpacki konkurs glazurniczy. Kibicujemy młodym, podglądamy ich talenty, myślimy też o przyszłej współpracy. Tutaj na zaproszenie dyrektora szkoły podjęliśmy decyzję o przyszłej współpracy. Lubimy inwestować, widzimy potencjał w tych młodych ludziach. Także tutaj myślę, obopólne korzyści z tej współpracy wynikają. Wspieramy tutaj, kibicujemy, przedstawiamy naszą ofertę. No dzisiaj przewidzieliśmy bardzo atrakcyjne nagrody dla wszystkich. Ufundujemy plecaki, a dla 3 pierwszych miejsc tablety. Dostaliśmy zaproszenie od organizatorów. Jesteśmy już stałym uczestnikiem tego turnieju. Po raz 5 bierzemy udział w tym właśnie turnieju glazurników. Impreza jest bardzo dobrze zorganizowana. Z każdym turniejem, że tak powiem, rozkręca się coraz lepiej. I mam nadzieję, że zostanie ona w programie tego ZDZ-u rzeszowskiego. Była konkurencja wśród moich uczniów i zostali wybrani najlepsi z tych, którzy się zgłosili. A według Pana konkurencje, które były w poprzednich latach w porównaniu do tych, które są teraz, są takie same, podobne czy trudniejsze? Myślę, że podobne. No, teraz w turniej troszeczkę inaczej zorganizowane były pytania testowe, czyli formy odpowiedzi była elektroniczna, czyli trochę inna.
a pozostałe części tego turnieju sądzę, że były podobne jak w latach poprzednich, tudzież zawsze coś nowego jest. Jesteśmy tu piąty rok, czyli od samego początku akurat. Jest to bardzo miłe, bo jest bardzo to dobra inicjatywa. Uczestniczymy w wielu turniejach, między innymi w tym. Tutaj też sucha zabudowa, także tutaj akurat co roku przyjeżdżamy i czy wygramy, czy przegramy, ale z uśmiechem wyjeżdżamy. Czyli impreza Państwu się podoba? Bardzo się podoba i takie imprezy trzeba krzewić i trzeba więcej takich imprez organizować akurat. Tego młodego człowieka ma mobilizować do dalszej jakiejś konkretnej pracy, a widzimy, że na rynku niestety brakuje nam fachowców. Wszyscy by chcieli skończyć licea, technika, niestety, a brakuje nam prac, rąk do pracy. Co taka impreza wnosi? Co wnosi? Przede wszystkim widzą, jak pracuje, no powiedzmy, konkurencja, nie? No bo to po części jest konkurencja. Wymiana poglądów między tymi młodymi ludźmi, akurat szkoda, że to jest tylko jeden dzień. Bo są inne turnieje, które są dwudniowe, trzydniowe. Wtedy ten uczeń, ten kolega z kolegą ma się bardziej możliwość zapoznania, wymiana jakichś poglądów na temat szkoły, na temat różnych spraw, które ich interesuje tego młodego człowieka. A według Pana konkurencje, które tutaj są i teoretyczne, i praktyczne, są dla tej młodzieży trudne? Jak oni sobie dają radę? Czy są trudne, czy są łatwe? Moim zdaniem turniej jest po to, żeby była poprzeczka podniesiona troszeczkę wyżej. W związku z tym akurat nie powiedziałem, że są trudne. Jeżeli uczeń jest przygotowany do takiego turnieju, to tutaj byle kto nie przyjeżdża, tylko przyjeżdżają najlepsi. Ci najlepsi, co reprezentują swoją placówkę, swoją szkołę, swoich kolegów. Po każdym konkursie, jak tamtym roku zajęliśmy trzecie miejsce, byli po prostu zachwyceni. Dostali nagrody, byli po prostu mieli robione zdjęcia, byli w gazecie u nas lokalnej w Mielcu, byli na stronie szkoły, byli na imprezie u pana starosty na koniec roku dla najlepszych uczniów, także tu chciałam powiedzieć, że no dla nich to jest ogromna szansa na rozwój dla tych chłopaków. Młodzież chętnie bierze udział w takich konkursach? Bardzo chętnie. Bardzo chętnie, tylko powiem wprost, generalnie jest tak, że młodzież ze szkół zasadniczych tak zauważyłam, że się czuje zawsze bardziej wycofana, bo oni mają porównanie, że jest tasa technikum, oni są gorsi, natomiast to jest nieprawda. Ja zawsze im powtarzam, dla młodzieży, którzy uczę po prostu, że zasadnicza to ma jakby duży zasób warsztatu praktycznego po prostu. Oni automatycznie mają dużo większe szanse na rynku pracy po skończeniu tej szkoły. A Pani tak obserwuje kątem oka na pewno poczynania swoich uczniów. I jak oni sobie radzą? Szczerze, wspaniale. Akurat z tymi chłopakami, co jestem teraz, w tamtym roku tutaj byłam w ZDZ-cie, sucha zabudowa był konkurs pierwszy podkarpacki, zajęliśmy trzecie miejsce. Oni byli w klasie drugiej, teraz są w klasie trzeciej, w tym roku zajęliśmy pierwsze miejsce. Także widzę, że z roku na rok jest coraz lepiej. Oni prywatnie też mają praktyki, wykonują różnego rodzaju prace budowlane, tynki, posadzki, roboty malarskie i naprawdę uważam, że jak tu widać resztą, warsztat jest świetny. Czyli po prostu ich przygotowujecie przed takim turniejem? Oni mają takie przygotowania? Mają, dokładnie, mają przed turniejem. Ja z nimi osobiście dużo siedzę po zajęciach lekcyjnych, na okienkach. Także zresztą uwielbiam tą pracę. Chłopaki tak samo są zachwyceni. Oczywiście zawsze są cukiereczki na zachętę, ale są. Który rok już bierzecie udział w tym turnieju? Czy braliście? Pierwszy raz w tym turnieju. Jak długo przygotowywaliście się? Czy wiedzieliście, jakie będą konkurencje? Przygotowywaliśmy się przez 3 lata praktycznie. Nie wiedzieliśmy, jaka będzie konkurencja, jaka będzie praca. Wszystko było dla nas niespodzianką. Część teoretyczna była dużo łatwiejsza od praktycznej. Były zasuwania i łatwiejsze pytania, jakich się spodziewaliśmy. Mieliśmy zadanie ułożyć fragment płytek. No i wyszło jak wyszło. No. Jesteście zadowoleni ze swojej roboty? Jesteśmy. No jesteśmy. Poziom jak zwykle, jak co roku, był bardzo wysoki. Bardzo ciężko było oceniać. Natomiast chłopaki no, naprawdę sobie bardzo fajnie poradzili, nawet mieli pewne niespodzianki, tym bardziej, że tak powiem, lepiej to wypadło. No i zobaczymy, kto wygra najlepszy. Zadania testowe w tym roku były w wersji elektronicznej, co bardzo się spodobało, więc w przyszłym roku zapewne to powtórzymy. Ze strony praktycznej, tak jak widzimy tu za nami na załączonym obrazku, mieli do ułożenia wzór. No, wzór nie był do końca prosty, był troszkę wymagający, ale jak widać, na załączonym obrazku wszyscy bardzo dobrze sobie z tym poradzili. Jak w każdej turnieju są lepsi, gorsi. Wyniki sumowe łączone z testów i z części praktycznej wszystko, że tak powiem, pokażą. Niech wygra najlepszy. Włożyliśmy w to dużo pracy, aczkolwiek w roku ubiegłym oraz w tym roku zdobyliśmy Mistrzostwo Polski na innym też turnieju budowlanym dla szkół, Buduj z Pasją. Także myślę, że byliśmy dobrze przygotowani. No i daliśmy z siebie wszystko i
pierwsze miejsce jest, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Przygotowywał nas głównie pan Marek Serafin. To był czas, no myślę, że około ponad pół roku. Dosyć dobrze się przygotowywaliśmy, jak i pod względem teorii, jak i praktyki. Czy lubicie to, co wykonujecie? No ja bardzo lubię akurat. Kiedyś chodziłem do innej szkoły, zmieniłem na tą szkołę, którą jestem obecnie. I bardzo mi się podoba ten kierunek. Nie wyobrażam sobie w innym zawodzie. Na pewno warto jest wystartować w tym konkursie, można się sprawdzić. Są fajne nagrody, no ogólnie bardzo fajny konkurs.